Dzień dobry wieczór. Parafrazując słowa przeboju zespołu Demono, kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można powiedzieć, że również czyste zęby to nie w każdym przypadku to samo. Ale zacznijmy od pewnego porównania. Na ulicach naszych miast widzimy tysiące aut. Niektóre są zadbane jak spod igły, a inne zadbane jakby nieco mniej. Ale bez wątpienia każde z nich od czasu do czasu trafia do myjni, bo zwyczajnie inaczej się nie da. Kiedy zabrudzone szyby utrudniają widoczność, a numer rejestracyjny jest prawie nie do zidentyfikowania, to szybkie mycie samoobsługowe za kilka złotych sprawia, że samochód wydaje się czysty i nabiera blasku. Ale czy tak na pewno jest? Wystarczy, że słońce rzuci parę promyków na karoserię i widzimy mnóstwo szarych zacieków, smug i nie da się ukryć, że auto takie jest zwyczajnie niedomyte. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ często przyjmuję pacjentów, których zęby wyglądają, jakby były czyszczone na szybko, podobnie jak w myjni za parę złotych. Nie chodzi tutaj tylko o żółte plamy prześwitujące między zębami, co z pewnością pomniejsza urodę, ale o złogi nazębne, popularnie zwane kamieniem, które tkwią między zębami i co najgorsze poniżej linii dziąseł. Taki pozostawiony kamień poddziąsowy jest przyczyną stanów zapalnych dziąseł i przyzębia, które w konsekwencji doprowadzają do zaniku kości i przedwczesnej utraty zębów. Są one też przyczyną wielu innych problemów, w tym poważnych schorzeń. O tym, jak ważny jest stan zdrowia dziąseł i przyzębia, jaki ma wpływ na ogólny stan zdrowia, mówię w innych filmach. Oczywiście wiemy, że każdą czynność można wykonać rzetelnie, starannie lub trochę gorzej, a w przypadku zabiegu higienizacji jakość wykonania wszystkich procedur przekłada się także na zdrowie dziąseł i zdrowie samych zębów. Z mało profesjonalnej myjni można wyjechać z zarysowaniami i uszkodzeniem lakieru. I dokładnie to samo dotyczy zębów. Powierzchnia zębów blisko dziąsła, a z pewnością poniżej linii dziąsła, gdzie mamy już korzeń zęba, jest bardzo wrażliwa, nawet kilkukrotnie bardziej niż powierzchnia szkliwa i tym samym narażona na uszkodzenie. Dlatego też higienizacja, czyli usuwanie złogów nazębnych kamienia, przeprowadzana w sposób szybki i mało profesjonalny, przynosi czasami więcej szkody niż pożytku. Uszkodzona powierzchnia zębów i resztki kamienia to nic innego jak chropowata powierzchnia, na której jeszcze szybciej odkłada się płytka bakteryjna i złogi nazębne. Wrażliwość zębów, czy wręcz ich nadwrażliwość, szczególnie w okolicy dziąsła, sprawia, że zabieg higienizacyjny może być bolesny. Niestety z tego powodu, aby uniknąć bólu, pacjenci często rezygnują z tak ważnego z punktu widzenia zdrowia zabiegu. Aby zagwarantować pacjentowi maksymalny komfort podczas higienizacji, jak również jej skuteczność, musi być spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, wiedza i umiejętności osoby, która przeprowadza taki zabieg. Po drugie, niezbędny jest odpowiedni sprzęt, aparatura, która w połączeniu z delikatną ręką lekarza lub higienistki sprawia, że usuwanie złogów nazębnych poddziąsłowych jest bezbolesne i możliwie atraumatyczne. No i po trzecie, odpowiedni czas, jaki trzeba poświęcić na tego typu procedury, aby zabieg był skuteczny i bezpieczny dla zębów, na jego przeprowadzenie należy zarezerwować co najmniej 1 godzinę. Oczywiście czas trwania zabiegu i jego rozległość zależy też od pacjenta, od tego, jak często zgłasza się on na higienizację, jak duże są u niego te złogi kamienia nazębnego, a gdy pacjent ma mniej zębów, no to oczywiście zabieg taki będzie krótszy. Muszę tutaj przestrzec, że 15-minutowe zabiegi usuwania kamienia kupowane na Grouponie to nie najlepszy pomysł, jeżeli zależy nam na zdrowiu naszych zębów i dziąseł. Należy również rozważyć, czy warto ulegać reklamie i kupować pakiety 2 czy 3, a nawet 4 w jednym, w których dzieli się poszczególne procedury higienizacyjne, co może sugerować, że pacjent korzysta z wyjątkowej okazji. Jest to oczywiste, że po usunięciu kamienia powierzchnię zęba należy wypolerować, aby nie była ona chropowata, o czym już wspominałem. Proszę zapamiętać, że prawidłowa przeprowadzona procedura higienizacji, aby była w pełni korzystna dla zdrowia zębów i dziąseł, powinna obejmować skaling, piaskowanie, polerowanie oraz zabezpieczenie powierzchni zęba preparatami na bazie fluoru czy hydroksyapatytu. Jeszcze na koniec chciałbym przypomnieć, że prawidłowe, codzienne szczotkowanie zębów nie uchroni przed powstawaniem złogów nazębnych poniżej linii dziąseł. A skoro warto swoje auto oddać od czasu do czasu do profesjonalnej myjni, to również swoje zęby i dziąsła należy powierzać profesjonalistom uzbrojonym w odpowiednią aparaturę. A jeszcze bardziej warto zasubskrybować kanał Stomatologia TMK. Daj suba. Do zobaczenia.